W aktualnym wydaniu Gminnego Flesza relacja z przekazania wozu dla OSP Pruszcz, turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym na szczeblu powiatowym, wykłady na Uniwersytecie III wieku, zaproszenie na wydarzenia oraz materiał przygotowany przez gimnazjum w Sprachlinie. Piątego kwietnia nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu. Samochód, który otrzymaliśmy, jest to Renault Midliner. Zapewni nam bezpieczeństwo przy wyjazdach do wszelkiego rodzaju wypadków, pożarów. Jest to samochód średni, ma 2,5 tysiąca litrów wody, 250 litrów piany. Każdy ze strażaków bardzo się cieszy, bo będzie czuł się bezpiecznie. Oczywiście więcej sprzętu na nim jest, możemy dużo więcej podziałać. Przyszedłem osobiście przekazać jakby wielki szacunek dla Waszej pracy, a niektórzy wiedzą, że też kiedyś dzięki życzliwości ochotników z Pruszcza też jakby miałem możliwość skorzystać z ich społecznej pracy. Także potraktujcie to dzisiaj jako coś dobrego, co wraca i żebyście zawsze cało i zdrowo z akcji wracali. I niezmiernie jest mi miło ten akt przekazania wręczyć panu wójtowi. I bym chciał, bo pan wójt pewnie ma kilka innych jednostek, bym chciał, żeby ten samochód został tu w Pruszczu, żeby nie przekazywał gdzie indziej. Bo to dobro ma służyć nie im, nie mi, nie panom, tylko mieszkańcom gminy, bo ma się przyczynić do ratowania przede wszystkim życia, zdrowia i majątku naszych mieszkańców. W turnieju wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym na szczeblu powiatowym, który odbył się w Świeciu, nasza reprezentacja ze Szkoły Podstawowej z Łowinka zajęła trzecie miejsce, natomiast gimnazjaliści z Serocka w swojej kategorii uzyskali drugą lokatę. Dzień dobry Państwu, Leszek Latosiński. Dzisiejszy wykład w ramach Uniwersytetu III wieku poświęcony będzie osobowości społecznej. Będę chciał słuchaczom powiedzieć o procesie socjalizacji, takim staniu się człowiekiem dorosłym i odpowiedzialnym, który prowadzi do tego, że każdy z nas jest nośnikiem osobowości społecznej, a ta osobowość społeczna dobrze wprowadzona w życie i dobrze realizowana pozwala nam być człowiekiem uporządkowanym, uśmiechniętym i szczęśliwym. Szanowni Państwo, zbliża się wielkimi krokami majówka. Serdecznie zapraszamy na imprezy przygotowane przez instytucje naszej gminy. 1 maja o godzinie 16 rozpocznie się tradycyjny koncert przy fontannie w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. O godzinie 20 zapraszamy na Active Party, taką imprezę dyskotekową dla młodzieży, która odbędzie się w Domu Kultury w Serocku. 3 maja zapraszamy na uroczystą mszę świętą celebrowaną z okazji Święta Konstytucji 3 maja w Kościele Parafialnym w Pruszczu o godzinie 11. Natomiast o godzinie 15 zapraszamy wszystkie rodziny z małymi dziećmi, większymi dziećmi i z tymi dużymi również na piknik rodzinny, który odbędzie się o godzinie 15 przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu. Witam bardzo serdecznie. Już 9 maja Teatr Bajeczny będzie miał wielką przyjemność występować dla Państwa z muzycznym spektaklem Słowik. Jest to przedstawienie oparte na baśniach Andersena. Ja zapraszam Państwa 9 maja o 16:30 w Bibliotece w Pruszczu. Pozdrawiam serdecznie Teatr Bajeczny. Klasa autorska 2B tym razem zaprosiła nas do Indii. Na początku Janek zaprezentował nam życie w wielkich miastach Indii, Mumbai, New Delhi i Kalkucie. Potem poznaliśmy największą wytwórnię filmową świata, Bollywood. Kamil i Radek zaprezentowali nam też fragmenty najnowszych filmów z lat Gangesu i Brahmaputry. Niezwykłą świątynię Taj Mahal przedstawił nam Dawid. O zwierzętach takich jak słonie indyjskie, szczury w świątyni Karni Mata oraz święte krowy opowiedziała nam Ola. Od Filipa dowiedzieliśmy się o indyjskim pochodzeniu cyfr, którymi na co dzień się posługujemy. A ponieważ bardzo lubimy sztukę, Dominika, Martyna, Zuzia i Oliwia przygotowały ogromną mapę Indii, na której zaznaczone zostały najważniejsze miejsca subkontynentu. Na zakończenie mogliśmy skosztować indyjskich dań przygotowanych przez Asię, Klaudię i Kamilę. Dowiedzieliśmy się też, czym jest masala. Wszyscy uczniowie brali też udział w konkursach takich jak rozpoznawanie cyfr arabskich czy układanie przyrodniczych puzli.
Oczywiście całość odbyła się wyłącznie w języku angielskim. A ty jak spędzisz wakacje? Nad wodą? Startujemy o grant na rozwój naszego projektu Bezpieczne Kąpieliska. To projekt, który dotyczy każdego z nas. Stale aktualizowana mapa bezpiecznych kąpielisk w Twoim telefonie. Nie czekaj, wejdź na stronę Lexstarter i oddaj głos na bezpieczne kąpieliska, wspierając bezpieczeństwo swoje oraz Twojej rodziny. Więcej informacji na stronie fundacji www.proliberis.org. Bardzo dziękujemy za Twój głos.